Dzień dobry Państwu i kłaniam się pięknie. Proszę Państwa, dzisiejsza gawęda o Kaliszu będzie trochę nietypowa. Ja bym chciał poopowiadać Państwu o społeczności, która już nie istnieje i o dzielnicy, w której mieszkali. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym powiedzieć o początkach tego narodu, a to są Żydzi. Otóż Żydzi przybyli do Kalisza według oficjalnych dat na początku XII wieku, około 1136 roku, czyli do czasów zagłady mieszkali z nami wspólnie około 850 lat. Proszę Państwa, Żydzi byli już wtedy w Kaliszu, kiedy Kalisz był grodem. Wobec tego ich zabudowania mieściły się gdzieś w pobliżu, dzisiaj w nieokreślonym miejscu. Wiadomo też, że już po 50-60 latach zwrócili się do władz, do księcia z prośbą o możliwość założenia cmentarza. Ilu ich było? Trudno powiedzieć, ale to była na pewno niewielka liczba. Musiała jednak być bardzo silna, bardzo wpływowa, skoro wkrótce Mieszko III Stary wydał im zgodę na bicie monety. Na bicie monety, która miała symbole i napisy żydowskie. Żydzi zrobili, jak to się mówi po naszemu, na tym interes, ponieważ skupywali istniejące monety, przetopili na cieńszą blachę i z tej cieńszej blachy mogli wybić więcej monet. Oczywiście one były bite jednostronnie, bo były za cienkie, że było dwustronne. Najważniejszym wydarzeniem w tamtych czasach, w 1276, był tak zwany statut kaliski, bo on się tak nazywał. Został wprawdzie odkryty dopiero w XVI wieku w jednej z bibliotek wawelskich, ale uzyskał zgodę Bolesława Pobożnego, księcia kaliskiego. Co to był statut kaliski? Statut kaliski, którego piękną reprodukcję ja tutaj mam, wykonał artysta, grafik, Żyd, Artur Szyk i wykonał to w Paryżu w latach 1929-30 i pierwszą wystawę, jaką zrobił, była w Kaliszu. Właśnie, że ten statut żydowski był dla Kalisza, dla Żydów kaliskich, a potem za czasów Kazimierza Wielkiego on się rozprzestrzenił na całą Polskę. Statut kaliski był czymś, zbiorem praw, przywilejów dla Żydów, którzy mieszkali w innej społeczności, ale mieli inne prawa. To jest ileś 26, zdaje się, punktów, w których oni sobie pewne rzeczy zastrzegają. Przy okazji warto by było, żeby pokazać ten oryginału, tu w Kaliszu nie ma, ale jest w jednej z bibliotek kopia, z której ja zrobiłem swoje odbitki. Oczywiście jak długo tam byli na tym przy kalickim grodzie, trudno powiedzieć. Natomiast wtedy już Kalisz otrzymał prawa miejskie, przeniósł się w to miejsce i tamten gród przestał istnieć. Natomiast w tym miejscu, gdzie dzisiaj się znajdujemy, były mury miejskie i w ramach miasta otoczone murami 1/4 część zajęli Żydzi. Właśnie jesteśmy w miejscu, gdzie naprzeciw nas była bożnica wielka i biegły tędy mury. Wobec tego ta część od ulicy Narutowicza do ulicy Kanonickiej i do Śródmiejskiej to była dzielnica żydowska. Ale zanim oni tutaj przybyli, wielu z nich ciągle do Kalisza przybywało. Ciągle przybywało skąd? Z zachodu, ponieważ tam ich prześladowano, więc do Kalisza przybywali z różnych stron zachodnich. I w końcu XIX wieku nawet ci
Żydzi z zachodu wybudowali sobie specjalną dzielnicę. Ja chciałem to przytoczyć, jak wyglądał napływ Żydów w ciągu głównie XVIII-XIX wieku. W XVIII wieku było 1800 Żydów w Kaliszu. W 1850 5000. W 1914 21 tysięcy. I w 1939 roku było 27 tysięcy. Oczywiście zajmowali te tereny, o których wspomniałem, 1/4 miasta. Zabudowania były przede wszystkim drewniane i dlatego podlegały częstym pożarom, ponieważ poza tym, że były drewniane, to był rodzaj labiryntu, podwórek, przybudówek drewnianych, które przy najbliższej okazji gdzieś się tam świeca przewróciła w jakiś oborze czy stodole, bo i takie rzeczy były, powstawał pożar, który tak jak klocki jeden za drugim się przewracały, tak paliły się te domy. Tak samo spaliły się bożnice dwukrotnie, kiedy trzeci raz wybudowali w XVII wieku. Bożnica wewnątrz była bardzo piękna. Miała te same dekoracyjne stiuki, jakie są w kościele świętego Mikołaja i w kościele Franciszkanów. Oczywiście, ponieważ Żydzi nie uznają żadnych twarzy człowieka, nie wolno im odtwarzać, wobec tego były to tylko elementy roślinne. Przy zabudowaniach całej bożnicy, a tutaj muszę powiedzieć, że na prośbę Żydów z Izraela wykonałem makietę, która znajduje się w budynku przedpogrzebowym na cmentarzu żydowskim. Znajdował się urząd dla rabina. Poza tym był tam taki, nazywał się rzezak, który dokonywał zabijania zwierząt w sposób rytualny. Żydom nie było wolno innego mięsa jeść, jak po zabójstwie rytualnym. Polegało to na tym, że musiała ze zwierzęcia odpłynąć krew. Dopiero wolno było jeść. Wszystkie te inne urzędy, organizacje żydowskie mieściły się w innych miejscach, bo tu było już bardzo ciasno. Przy tym bardzo smutny jest fakt, kiedy historycy z tamtych czasów opisują, jak wyglądał to, więc ja tu nie przytaczam tego, bo by można było się obrazić. Jednym słowem, był brud, brak higieny. Na przykład chcę powiedzieć, że kiedy w XVII wieku przeprowadzono pierwszą w Kaliszu, pierwszy wodociąg ze zbiornika na Korczaku, wobec tego ten rurociąg szedł od Korczaka aż do miasta. I tu gdzieś w tym miejscu, kiedy płynęła rzeka, było takie rusztowanie, poprzez które przechodził ten rurociąg z czystą wodą i szedł przez dzielnicę żydowską. Trzeba było dzielnicę potem ominąć, bo ta woda niestety była brudna. Ta woda szła do zbiornika w ratuszu, koło ratusza, i dopiero stamtąd była rozdzielona. Może to na tyle. W drugiej części Państwu opowiem o dzielnicy żydowskiej, już w tym Kaliszu, który uzyskał prawa miejskie. Dziękuję Państwu za cierpliwość i wysłuchanie mojej gawędy. Do zobaczenia w następnym odcinku za tydzień. Do widzenia.